Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Można dać dzień dobry, można zaklaskać. No fajnie, że tak dużo się Was zgromadziło tutaj. Czyli jesteście żądni, spragnieni Kopciuszka. Czy Królewicza? A może mnie? Tak głośno nie mówcie, bo moja żona siedzi w pierwszym rzędzie. Proszę Państwa, najpierw może wkrótce, co tu się wydarzy. Grupa, która chce się Wam przedstawić właśnie w pięknym spektaklu, utworzyła się prawie 2 lata temu, 1,5 roku temu, z projektu unijnego o usługach społecznych w Lipnie. Jest to szeroki projekt, ale między innymi jest to projekt na utworzenie klubu seniora. Klub seniora o usługach społecznych w Lipnie polegać ma na tym, że wyciągamy seniorów i chcemy ich przygotować do społeczeństwa, żeby nie zamykali się w domach. Między innymi mieliśmy takie piękne prace, jak na przykład rękodzieło, mieliśmy biblioterapię, mieliśmy zajęcia kulinarne, muzyczne, zajęcia fitness, na które pięknie chodzą seniorzy do dzisiejszego czasu i ćwiczą swoje piękne ciała. Czemu taki śmiech? Szeroki wachlarz zajęć dla seniorów. I powiem Państwu szczerze, że pod sobą miałem 50 seniorów. Tak. Znaczy nie pod sobą tu, tylko spod mojej ręki. To są moje kochane dzieci. Z nich wywiązała się taka grupka najwytrwalszych, którzy chodzili praktycznie na wszystkie zajęcia. I szczerze Wam powiem, że kiedy powiedzieli mi: Miłosz, zostaniesz, czy chcesz zostać kierownikiem klubu seniora? A ja tak, no tak. Wiesz, że się mam harcerzy, działam z młodzieżą. A teraz idź do seniorów. I pierwsza myśl, słuchajcie, to nie była taka, że się przestraszyłem seniorów, tylko jak być autorytetem dla autorytetów? Przecież senior to jest piękna książka, która cały czas się pisze i którą my, młodzi, powinniśmy czytać. I przez te 1,5 roku pracy z nimi, proszę Państwa, zaprzyjaźniłem się z nimi. To są moje takie baranki i owieczki. Kochani ludzie, którzy za chwilę między innymi mieli również zajęcia teatralne. I z tych zajęć teatralnych powstała nam myśl, żeby zrobić spektakl. I ten spektakl właśnie chcę Wam przedstawić. Chcę Wam pokazać, że ci, którzy czasem myślimy, że siedzą w domach, oglądają telewizję, czytają książki, albo czasem po prostu patrzą w kominek, bojając się na bojanym fotelu, potrafią też dużo więcej. I oni to przez ten projekt uzyskali. A ja w moich oczach tym bardziej więcej. Dziękujemy panu dyrektorowi Miejskiemu Centrum Kulturalnego, panu Arkadiuszowi Świerskiemu za to, że mogliśmy tu być. I pan Arkadiusz jest wśród nas. Nie mógł być naprawdę premierza. To jest tam premierza. Tak, zapraszamy, poczekamy. Ja będę gadał, żeby państwa nie było widać. Ale słuchajcie, mamy dzień dzisiaj wyjątkowy. Ja widzę tutaj po niektórych piękne ubiory. Ja też, uwaga, teraz musi być cisza, zabrzmię. Jest to dzień 6 grudnia Mikołajki. Czy mamy Mikołaja wśród nas? Pana Mikołaja? Jest Mikołaj? Jest Mikołaj. Cześć Mikołaj, wszystkiego dobrego. I z
racji tego, że są Mikołajki, mam nadzieję, że... Czy Państwo dostali coś w buty? Czy nie było wczoraj pucowanko? Lakiery? Żeby elfy zobaczyły z daleka? Dla tych, pozwolicie, najpierw najmłodszych. Mamy małą niespodziankę. Także zapraszam wszystkich najmłodszych tutaj. Wszystkie dzieci zapraszam do mnie. Mamy mały, słodki podarunek. Proszę bardzo, częstować się. Fajnie, że dzieci są wśród nas, bo to przecież dla nich wszystko robimy. Śmiało! Bierzcie garściami, a co to? Dyrektor MCK fundował. Działaj się, chodź. Proszę bardzo, kto jeszcze nie wziął z dzieci? Proszę, proszę, proszę. Śmiało brać, śmiało. To jest też dla was, chłop. Zaczynijcie garściami. Dobrze, dobrze. Poradzą sobie w życiu. Tak jest, proszę państwa. I tak jest też... Jeszcze chcesz garść? I tak jest w naszym życiu. Trzeba życie brać garściami. Korzystać z niego jak najwięcej. I mam nadzieję, drodzy państwo, że spojrzycie na seniorów zupełnie innym okiem. A po dzisiejszym spektaklu powiecie, że z seniorami ten tytułowy senior to w ogóle nie istnieje w głowach państwa. Bo państwo też mamy tutaj też seniorów pięknych, przyszli do nas. Nie jesteście seniorami. Jesteście cudownymi ludźmi, z którymi naprawdę my też możemy brać wiedzę garściami. Ale też i dużo uśmiechu. O czym teraz państwu chcemy pokazać. A że wszyscy jesteśmy dziećmi, to przy wyjściu już po spektaklu będzie na stoliczku stał ten piękny kosz ze słodyczami. To też sobie weźcie. Garścia. Jest dużo pań, także jest dużo torebek, także są ze tam. Zostawcie jednego tam. Dobrze, drodzy państwo, nie będę przedłużał. Klub seniora Usługi Społeczne w Lipnie, który się przebranżowi na klub seniora AS, czyli aktywny senior, zaprasza na spektakl Kopciuszek. Dajcie im brawa, bo oni nas interesują. Miły, dobry, brawy. Wszystkiego dobrego.
też u nas księcia i Marka, co lubi jeździć na nartach. A bohaterkę tej baśni kocham całym serduszkiem. To pewna piękna dziewczyna, zwana Kopciuszkiem. Jeśli coś wam się spodoba, na klaskanie czasu nie szkoda. Pamiętajcie, że seniorzy to wspaniali są aktorzy. Usiądźcie teraz wygodnie, żeby wam nie spadły spodnie. Nasza historia zaczyna się w chatce w małym miasteczku Pignowiance. Przedstawienie zaczyna się już najwyższa pora, bo jeśli tak dłużej będę mówił, to zamieni się pomidora. Czy trzema? W pewnym królestwie dalekim, którego dziś już nie ma. Na mapie go znaleźć nie można. Mieszkała wdowa zamożna, a była tak bogata, że sypiała na pięciu piernatach. Otulała się w kołdry puchowe i trzy jaśki wkładała pod głowę. Miałam trzy krowy, trzy kozy, trzy konie i trzy powozy, a do tego dwie córki. Żydule, ale kochałam je czule i pasierbice, sierotę, której w domu dawałam najgorszą robotę. Taką, co to brudzi i smoli. Dwie córki, żydule do woli wylegują się w łóżku. A macocha sierotkę pogania. Kopciuszku! Bierz się do pracy ostro, śniadanie podaj siostrom i rób tak, jak ci mówię. Zmyj naczynia, wyciś ochłowie na tam z piecu, wymieć sadzę. A spiesz się! Ja ci radzę! Ja ci radzę! A jeśli mi drewno przyjeść ze dworu? Garnki w kuchni wyszoruj! I posprzątaj! Poza ciebie nie ściągnę! A ty będzie górski. Thank you.
ocierały dłonie, szlifowały paznokietki różowe i taką oto prowadziły rozmowę. Kapciuszku! Jestem zmęczona! Chcę się zrelaksować troszeczkę. Przynieś mi pokój ogórki na maseczkę. A czemu moja kaneczka się dowsa? Czemu moja kaneczka jest w pąsach? Bo lustro się ze mnie natrząsa. Nie pomogą kolorki, nic wiole, gdy wydałaś matko na świat przytule. Biegowatą, zuzowatą i nic nie poradzisz na to. A ty, Kasieńko, coś taka krzywa? Na czym ci córeńko zbywa? Mam ja, matko, z gryzoty już stanną, że brzydka i zostanę starą panną. Ja bym tak chętnie wszystkie lustra posłuchła, bo wyglądam w nich jak kukła. Nos perkaty, pod nosem puszek. Nie chcę być brzydsza niż Kopciuszek. To nieprawda. Guziaczek masz słodki. Dla mnie obie jesteście ślicznotki. Porównać was można z kwiatuszkiem, a nie z takim kocłomuchem Kopciuszkiem. Ja już głowę tracę. Wymyślam dla Kopciuszka coraz to nowe prace. Chodź. Teraz jeszcze schowam mydło. Niech wygląda jak straszydło. Hi. Popiół nasypie grochu. Niech go wybiera po trochu. Hi. Gdy się usmoli ohydnie, wtedy już na pewno zbrzydnie. Kasieńko, kraneczko, czy słyszycie? Trąby grają gdzieś niedaleko. Może z lasu wracają myśliwi. Hej, Kopciuszku, wracaj się, żywiej, otwórz okna. Nie te, nie tak, szerzej. Może na turnie jadą rycerze. Patrzcie, widać już godła królewskie. Na różowym tle linie niebieskie. Tak, to Herod. No, dość już narzekań, dość smutnych minek. Lecimy na rynek. Przypodrójcie jeszcze noski trudne. A ty, Kopciuszku, wracaj do kuchni. Mamo, gdzie są moje rękawiczki? Na pochodnie są moje pszeniczki. Ciszej! Posłuchajmy, co Herold obwieszcza. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Król jegomość kieruje orędzie, niech lud pozdrowiony będzie. I niech... Pozdrowiony będzie. I niech każdy nadstawi ucha. Nadstawi ucha. I niech każdy uważnie słucha. Słucha? Król jegomość, wielce wzruszony, ogłasza na wszelkie strony, że jak każe pradawny zwyczaj, szuka na dobrej żony dla syna królewicza. O,
jeszcze dnia, właśnie dzisiejszego pałacu bal się odbędzie i król z całego serca na królewskie komnaty swoje zaprasza wszystkie dziewczyny. A którą królewicę bierze? Którą pokocha szczerze. A której da pięści i słowo? Właśnie ta będzie przyszłą królową. Żyje król! Miłościwy, dobroczywy i sprawiedliwy! Mamo, ja chcę być na balu. Mamo, ja chcę iść w złocistym szalu. Kup dla nas jedwab cienki. I spraw nam nowe sukienki. Hej, wy córeczki głupie! Wszystko w mieście wykupię, żeby wam dodać urody. Kapciuszku! Rozwinij papiloty. Ała! Ała! Kopciuszku! Patrz, Brudasie! Plama jest na atłasie! Przynieś mi moje pończoszki. Pojechała macocha, siostry się wystroiły, a ja nie mam siły. Czy ja muszę jak ten kocmołuch wybierać groch z popiołu? Smutny jest los Kopciuszka. Czy ja nie mam serduszka?
słyszę jego pukanie. To ja pukam, kochanie. Jestem waszą sąsiadką. Lecz bywam tu bardzo rzadko, więc nie widziałaś mnie jeszcze. Słuchaj, dziecko, pokrótce się streszczę. Jestem... stara. Lecz byłam młoda. Młodości mi twojej szkoda. Masz matkę, masz złą macochę. O tym słyszałam. Trochę. Co spełnić marzenie twoje? Pożyczę ci moje zdrowie, złoty pierścień, złoty szal, poselić ze złotego atłasu. Pojedziesz do króla na bal. Spiesz się, dziecko, nie trać czasu. Masz tu jeszcze mydełko pachnące. Kto się nim umyje, jaśniejszy jest niż słońce. Spiesz się, dziecko, będziesz czysta i gładka. Nie zostanie śladu z korciuszka. Jaśnię. Pani nie jest sąsiadka. Pani jest dobra wróżka. Wróżka musi być... młoda, jeżeli w ogóle wróżka bywa. A ja jestem stara i siwa. Zmyj szybko, popiół, sadzę i rób wszystko tak, jak ci Dzięki, jestem taka szczęśliwa. I
pamiętaj, że wróżek nie bywa. Idź już, dziecko, karoca czeka. Ja popatrzę tylko z daleka. Thank you.
nie zdradza i nie wymienia imienia ni pochodzenia. Jaka piękna! Przyjrzyjcie się jej włosom i oczom. Niech panie się nie tłoczą! Przed tronem zrobił się zatos, więc głos teraz ponownie zabierze Mazarek. Powiem wam, moi drodzy, coś do uszka, że w pannie bezimiennej rozpoznałem Kopciuszka. Wtem królewicz się nagle zapłonił, z tronu powstał i dwornie się skłonił. I wyciągnął do niej ręce swe obie, prosząc, coś mu powiedziała o sobie. Straż królewska poszukiwać ma wszędzie, a gdy znajdzie się właścicielka,
złotego pantofelka w otoczeniu dam i rycerzy do pałacu ją sprowadzić należy. Wieść się rozeszła po mieście. Panien chyba ze 200 czekało. Proszę mi wierzyć, złoty pantofelek przymierzyć. Chyba zabiję!
tym z bliska i tym z daleka. Niech pan ogniw się streszcza. Ślubny orszak już czeka. Dobrze, powiemy więc krótko. Nadszedł kres wszystkim smutkom. Jesteśmy uszczęśliwieni, bo nasz królewicz się rzekł. Król wyprawia wesele huczne, a was wszystkich zaprasza na ucztę. Nie żyje młoda para. Nie żyje! Jaką ja mam cudowną młodzież!
Składamy